Jak pan zareagował, że w tym filmie nie będzie dublera, bo wiem, że takowy miał być przez chwilę. No cóż, spontanicznie. To trzeba wziąć to w swoje ręce i nie tylko właśnie. To przede wszystkim taka rola, która wymaga zaangażowania i to zaangażowanie ze wszystkich tak naprawdę stron było. Każdy oddał tej produkcji swoje serce, pasję, talent, a twórcy to bardzo umiejętnie wykorzystali, więc wydaje mi się, że w ten sposób należy robić dobre filmy, współtworząc je ze wszystkimi. Oni słuchali naszych uwag, naszych potrzeb, emocjonalnych potrzeb, mieliśmy dużo prób. Myślę, że to jest podstawowy przepis na dobry film. A czy rzeczywiście te nagie sceny były najtrudniejsze w tej produkcji? Wiem, że one budzą największe kontrowersje i są jakąś sensacyjką i czymś, na co chodzimy do kina, na momenty w kinie się chodzi, proszę Państwa. U nas momentów w kinie jest bardzo dużo. To się wydaje taką wspaniałą przyjemnością dla aktora. No nie będę właściwie tutaj się krygował. Tak, no to jest... los mnie rozpieszczał pod tym względem często. Tutaj żyję w trójkącie z pięknymi kobietami, z Magdą Boczarską i z Justyną Wasilewską. Ale tak naprawdę największym wyzwaniem dla nas to było przeprowadzenie psychologicznie. Prosiliśmy gościa. Idzie, proszę. Psychologicznie przeprowadzenie tej... no trudnej relacji, tak? Kiedy trzy osoby ze sobą żyją, nagle rodzą się dzieci. No to jest tak niezwykły materiał na film, życie prywatne Michaliny Wisłowskiej, że aż się dziwię, że dopiero teraz ktoś to zauważył, ale może dobrze, że teraz. Bo teraz się okazuje, że ten film jest niezwykle aktualny i potrzebny, bo gdzieś bierzemy poprzez swoje role, poprzez udział w tym filmie, poprzez tę opowieść, którą Państwu w sposób niezwykły przedstawiamy, naprawdę film jest świetny. Bierzemy udział w narodowej dyskusji, a to jest chyba największe marzenie aktora, by robić coś, co dotyka, co jest ważne, czym można się wypowiedzieć także poprzez swoją pracę. Z pewnością jest to kontrowersyjna rozmowa, jeszcze na kontrowersyjny właśnie temat. Myślę, że w tym czasie, w którym żyjemy obecnie, czyli media, internet i tak dalej, może rzeczywiście ona wzbudzić właśnie dużo emocji. Tak, no między innymi na przykład wspomniał Pan o tym, że żyjemy w jakimś czasie nowoczesnym, internetu i tak dalej. Tak, my myślimy o tym, że tak faktycznie każdy ma dostęp do wiedzy na każdy temat. Także ten seksualny. Ale to, o czym opowiadała Michalina Wisłowska, to jest szacunek do drugiego człowieka, empatia, sposób rozmowy, swoboda czucia, kochania, której nie powinno się drugiej osobie zabraniać. W tym się okazuje, wciąż mamy jeszcze wiele do nadrobienia i ta rewolucja seksualna w jakimś sensie wciąż trwa. Więc film w pewnym, także można powiedzieć, przestrzega przed tym, byśmy nie cofnęli się w swoim własnym rozwoju. Piotr Woźniak-Starak powiedział, że wziąłem Adamczyka, bo ileż może być księdzem? Czy rzeczywiście ta łatka nadal jest i rzeczywiście ten film może to zmienić? Byś tak powiedział, bo nie wiedział, co powiedzieć. Myślę, że wiele razy już los mnie trochę rozpieszcza, bo daje mi szansę na kolejne tego typu odpowiedzi. Za każdym razem wszyscy mnie pytają, że wreszcie się odcinam. Ja się nie odcinam. Ja się cieszę bardzo, że zagrałem różne role w moim życiu. I cieszę się i mam nadzieję, nie chcę zapeszać, ale ostatnio los mnie rozpieszcza, jeżeli chodzi o takie charaktery czarne troszkę. Bo i Wisłocki, którego Państwo mam nadzieję zobaczą, no to nie jest postać jednoznaczna, to jest raczej niesympatyczny człowiek, chociaż może także budzić sympatię. To zło czasami bywa bardzo niewinne z pozoru. Jest tam taka scena, kiedy on żegna się z dziećmi w sposób niezwykle okrutny, ale tak naprawdę się do nich uśmiecha i mówi miło, Boże kochany, jaki to nóż w serce. Zresztą o tym rozmawiałem z panią Krystyną, która to przeżyła gdzieś. Z panią Krystyną Bielewicz, córką pani Wisłockiej. A ostatnio też miałem taką szansę, zagrałem w filmie Macieja Pieprzycy, Jestem mordercą. No postać już skrajnie chyba negatywną, tam nie starałem się nawet bronić tej postaci, chociaż troszkę obdarzyłem ją poczuciem humoru, bo to zwykle tak dobrze robi, żeby nie grać wszystkiego złego z czarnym podniebieniem koniecznie.